Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię teraz na lekcję, której temat to najczęściej występujące kąty w grania stosunkach. Na tablicy przygotowałam dwa rysunki grania stosunków. Pierwszy jest to grania stosunków, w tym wypadku prawidłowy trójkątny, drugi to jest prawidłowy czworokątny. Z takimi graniostosłupami spotkamy się najczęściej, dlatego te dwa rysunki przygotowałam. I teraz, na jednym z graniostosłupów zaznaczę jeden kąt, który bardzo często występuje i na drugim z graniostosłupów zaznaczę kąt, który najczęściej występuje, tak jak temat naszego spotkania, najczęściej występujące kąty w graniostosłupach. Bardzo ważna lekcja, ponieważ kąty często występują i zwróć uwagę na tą lekcję. Pierwszy kąt nazwę kątem alfa. Będzie to kąt nachylenia, albo mogę powiedzieć w skrócie kąt, jaki tworzy. Ale często używa się kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy, albo mogę powiedzieć do płaszczyzny podstawy, bo to jest to samo. Kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy. I teraz, jeżeli załóżmy, że jest to graniostosłup ten trójkątny, to żeby ten kąt zaznaczyć, to ja muszę wybrać sobie ścianę boczną, prawda? Tu jest istotne kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej. I mogę wybrać tą ściankę tu z boku, tą ściankę tam z tamtego boku troszkę z tyłu, a mogę tą z przodu. Oczywiście wybieram tą z przodu, bo mi ta z przodu najbardziej odpowiada. I rysuję przekątną, no bo skoro jest mowa o kącie pomiędzy przekątną a podstawą, no to muszę ten kąt zaznaczyć. To jest przekątna, oznaczana załóżmy literką D niech będzie, kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy. Ja oczywiście omawiam te graniostosłupy prawidłowe, w tym wypadku proste omawiam, żeby było jasne. Do płaszczyzny podstawy albo w skrócie do podstawy. No więc, żeby ten kąt zaznaczyć, to ja muszę tą moją przekątną zrzutować prostopadle na podstawę. Jeżeli ja ten wierzchołek, tak, zrzutuję prostopadle na podstawę, on jest częścią tej przekątnej, ten wierzchołek, więc zrzutuję, on pójdzie po wysokości tutaj, więc ja muszę poprawić sobie wysokość tutaj. Natomiast ten wierzchołek już jest na podstawie, więc nie mam co rzutować, więc tylko i wyłącznie ja teraz to połączę. Połączę i powstaje mi, popatrz, piękny trójkąt prostokątny. Dlatego wybrałam ten trójkąt, bo lepiej widać i na tym trójkącie prostokątnym zaznaczę ten kąt alfa. Ten kąt alfa będzie tutaj. Jest to kąt nachylenia przekątnej, tylko uwaga, nie grania stosupa, tylko przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Bardzo często będzie ten kąt występował w naszych zadaniach, dlatego zwracamy na niego szczególną uwagę. Natomiast tutaj, w przypadku grania stosupa prawidłowego, czworokątnego, bo takie też występują najczęściej, zaznaczymy kąt, może nazwę inaczej beta, żebyś rozróżniał te dwa kąty. Będzie to kąt nachylenia. Można oczywiście w skrócie też inaczej powiedzieć. Kąt nachylenia przekątnej grania stosłupa do podstawy, czy też do płaszczyzny podstawy. Ja tak w skrócie piszę tylko. Kąt nachylenia przekątnej grania stosłupa, czyli nie ścianki bocznej, tylko przekątnej całego grania stosłupa do płaszczyzny podstawy. Więc zaznaczam przekątną. Przekątną, żeby zaznaczyć, to muszę wziąć wierzchołek w jednej podstawie, połączyć z przeciwległym wierzchołkiem w drugiej podstawie górnej. I to jest moja przekątna, a niech będzie teraz duża literka D. I ją rzutuję prostopadle na podstawę. Czyli ten wierzchołek rzutuję oczywiście po wysokości, mi się zrzutuje, czyli po krawędzi bocznej, dlatego że ja omawiam tylko te proste grania stosłupy. I to połączę. Jak ja połączę, to pamiętaj, tu oczywiście jest kąt prosty, dlatego że wysokość pada pod kątem prostym do podstawy. A tutaj jest ten kąt beta, który bardzo często w naszych zadaniach będzie występował. Dwa kąty najczęściej występujące w graniostosłupach. W ostrosłupach trochę więcej tych kątów będzie. Natomiast w graniostosłupach na poziomie podstawowym to naprawdę skup się na tych dwóch kątach. Jeden jest to kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej, czyli lecimy po ściance bocznej,
Czyli nie wewnątrz, w głąb tej bryły, tylko po ściance lecimy do płaszczyzny podstawy, a drugi kąt jest to kąt nachylenia przekątnej całego grania stosłupa, czyli tam w głąb, tam w środku do płaszczyzny podstawy. Zwróć uwagę na te dwa kąty, ponieważ bardzo często one właśnie występują w grania stosłupach. Zadanie numer 1. Krawędź podstawy graniostosłupa prawidłowego, trójkątnego ma długość 4 cm. Przekątna ściany bocznej tej bryły jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz pole powierzchni bocznej tej bryły. Czyli zadanie numer 1. Oczywiście bardzo ważne w tym zadaniu jest wykonanie prawidłowego rysunka. Więc zrobiliśmy rysunek, mamy tutaj graniostosłup prawidłowy trójkątny. Zaznaczyłam na nim tylko dużą literkę H i jedno A, ale oczywiście w domyśle wiemy, że jest to trójkąt równoboczny w podstawie. I wypiszmy. Krawędź podstawy, czyli moje tu A zaznaczone, to są 4 cm. I jest podany kąt alfa 30 stopni, a my mamy policzyć pole powierzchni bocznej. Mamy policzyć pole powierzchni bocznej tej bryły. I tak, bardzo ważna informacja. Co to jest za kąt? Ja z treści może tego nie będę przepisywała, ale widzimy. Przekątna ściany bocznej tej bryły jest nachylona do płaszczyzny podstawy. Przekątna ściany bocznej, czyli ja muszę teraz narysować przekątną ścianę boczną. Znowu, wybieram sobie ściankę boczną, tą z przodu, bo mi pasuje ta z przodu. I rysuję przekątną. Ja ten kąt na wstępie lekcji już omawiałam, więc nie musimy się zastanawiać, o który kąt chodzi. Jest informacja taka, że chodzi nam o ten kąt. I to jest kąt 30 stopni, tak jest podane. Przekątna, no niech będzie literka, na przykład małe D, jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. I teraz popatrz, mamy ten trójkąt, ja go tylko zakreskuję, tu jest kąt prosty. Mogę go oczywiście przerysować tutaj obok, ale nie ma takiej potrzeby, jeżeli jest rysunek tak wykonany estetycznie, nie ma potrzeby. Tu jest oczywiście 60 stopni. I teraz, jeżeli jest mowa w zadaniu o kątach 30, o trójkącie prostokątnym, gdzie jeden z kątów jest 30, drugi 60, to fajnie byłoby albo dwie możliwości, użyć trygonometrii, albo skorzystać z własności trójkąta o kątach 30, 60, 90 stopni. Ja jeszcze zaznaczę na rysunku, że A to jest równe 4. Tutaj zaznaczę. I teraz myślę, że stosownym będzie użyć własności trójkąta 30, 60, 90. Nie zawsze to będziemy korzystać, ale ja lubię to skorzystać z tego, z tych własności, bo się szybko robi zadania bardzo błyskawicznie. Więc podstawowa własność była taka. Naprzeciwko 30 stopni leży bok długości, ja podaję zawsze uniwersalnie x, ale może zostać h. Nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli wolisz takie przyzwyczajenia, to ja piszę x. Naprzeciwko kąta prostego leży bok długości 2x. Czyli wszystko na x-ach podaję. Natomiast naprzeciwko kąta 60 stopni leży bok długości x pierwiastka z 3. I to, co ja teraz rozpisałam, te x-y, tworzą nam trójkąt 30, 60, 90. I popatrz, jakie piękne równanko nam wyszło tutaj. Tutaj nic nie wiemy. Tutaj nie wiemy, ile x wynosi ani h. Ale tu jest pięknie. X pierwiastka z 3 wyszło nam na rysunku widać. Po prostu wykorzystując te własności trójkąta 30, 60, 90, pewne rzeczy widać już na rysunku. X pierwiastek z 3 równa się 4. Podzielę przez pierwiastek z 3, czyli dostanę, że x to jest 4 podzielone przez pierwiastek z 3. Usunę niewymierność i dostanę, że x to są i licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. 4 pierwiastki z 3, jak pomnożę, a na dole pierwiastek 3 razy pierwiastek 3 to jest po prostu 3. Czyli mamy podane, że x teraz to są 4 pierwiastki z 3. A teraz popatrz, jak pięknie ja mogę wywnioskować. Ja z tego wnioskuję, patrząc na rysunek, że moje x to było h. Czyli po prostu moje h to jest 4 pierwiastki z 3 nad 3. A h jest potrzebne do pola powierzchni bocznej. No i teraz myślę, że możemy zapisać już pole powierzchni bocznej. Możemy użyć wzoru, który jest w tablicach, jeszcze raz powtarzam, albo możemy samemu sobie to rozpisać. Może teraz wybierzmy tą wersję, że sami sobie rozłożymy to pole boczne na trzy prostokąty. Czyli tak, mamy prostokąt z przodu, mamy prostokąt tutaj z boku i mamy z tego boku. Czyli mamy tych prostokątów 3, czyli będzie 3 razy, a każdy prostokąt, jego pole to jest A w tym wypadku razy H. Czyli ja zapiszę A razy H.
I jak ja tak zrobię, no to dokładnie to samo bym zrobiła, co bym użyła wzoru, że obwód razy wysokość. Popatrz, czy A to jest obwód w podstawie razy wysokość. Tak to samo wychodzi. To pozamiane. 3 razy A, czyli u mnie A to było 4 w treści podane, a H wyliczyliśmy 4 pierwiastki z 3 nad 3. Skrócimy sobie, bo ta trójeczka z tą trójeczką nam się skróci co do jedynek i otrzymujemy, że pole boczne to jest 4 razy 4, to mamy 16 pierwiastków z 3 i oczywiście wyrażone centymetry kwadratowe, no bo jakże by mogło być inaczej, skoro w treści jest podana krawędź podstawy wyrażona w centymetrach, czyli pole boczne jest w centymetrach kwadratowych. Pole boczne 16 pierwiastków z 3 centymetrów kwadratowych. Zadanie numer 2. Dany jest krawiastosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy długości 6 cm. Przekąt na ścianie bocznej tworzy z podstawą kąt 45 stopni. Oblicz objętość tej bryły. Zadanie bardzo podobne do zadania numer 1, aczkolwiek no, pewne informacje są oczywiście tutaj różne. Czyli tak, dany jest krawiastosłup prawidłowy trójkątny, widzimy, o krawędzi podstawy równej długości 6 cm. Ja tutaj zaznaczę, na razie napiszę, a później na rysunku zaznaczymy. Przekąt na ścianie bocznej tworzy nie z krawędzią podstawy, tylko pisze z podstawą, ale to tak samo, gdyby pisało nawet z krawędzią podstawy, mamy tak samo rozumieć. Tworzy z podstawą kąt 45 stopni. Czyli mamy tutaj zapisane i mamy policzyć objętość tej bryły. Czyli musimy zaznaczyć na naszym rysunku tą informację, że przekąt na ścianie bocznej tworzy z podstawą kąt 45 stopni, więc muszę zaznaczyć przekątną ścianę boczną. Oczywiście tak jak poprzednio zaznaczam przekątną ściany bocznej, wybieram tą ściankę boczną, która jest z przodu, tak, i zaznaczam ten kąt. Ten kąt tu jest 45 stopni. Mogę tutaj napisać znowu D. I teraz powstał mi tutaj trójkąt. Widzimy, jaki to trójkąt jest. Oczywiście jest to trójkąt prostokątny, tylko na dodatek mało równoramienny. Tu mamy 45 stopni, no to tutaj też mamy 45 stopni. Skoro A było podane, że wynosi 6, to popatrz, w zasadzie tutaj nie trzeba żadnych zależności stosować. Wystarczy popatrzeć, że tu 45, tu 45, a H to równoramienny, czyli H też będzie wynosiło 6. Tylko tyle. Na rysunku pięknie pozaznaczane. I no, oczywiście, że możemy napisać wniosek, że A to jest równe H. Z tego wynika, że H to jest równe 6. W tym wypadku u nas oczywiście centymetrów. No to skoro tak szybko mamy, napiszemy wzór na objętość, że to się równa pole podstawy razy wysokość. No, jedyną trudnością w tym zadaniu jest wyznaczyć pole podstawy, ponieważ w podstawie jest trójkąt równoboczny, więc trzeba sobie przypomnieć, że był wzór na pole nie byle jakiego trójkąta. To był wzór na pole trójkąta równobocznego, takiego, o jaki nam chodzi. Czyli pole trójkąta to się równa A kwadrat pierwiastek z 3 na 4. Czyli ja najpierw liczę może pole podstawy, czyli będziemy mieć A kwadrat, czyli u nas 6 kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. To się równa 6 do kwadratu to 36 pierwiastek z 3 nad 4. 36 przez 4 się podzieli i wyjdzie 9 pierwiastków z 3. No i teraz objętość to się równa. Pole podstawy, czyli 9 pierwiastków z 3 nasze wyliczone, razy wysokość, która też w tym wypadku wynosi 6. No i teraz tylko wystarczy pomnożyć 9 z 6, bo te liczby się pomnoży przez siebie, czyli 9 razy 6 jest to 54 pierwiastki z 3. Oczywiście centymetry sześcienne, bo jesteśmy w objętości. I taki wynik zostawiamy, czyli objętość tejże bryły, której tutaj mamy przedstawione i informacje o niej i zaznaczone na rysunku pewne kąty, wynosi 54 pierwiastki z 3 centymetrów sześciennych. Zadanie numer 3. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź boczna jest 4 razy dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz sinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy. Zadanie trzecie. Ono już troszkę inaczej brzmi w końcowym efekcie, jak zadanie pierwsze czy drugie, ale jest bardzo ważnym zadaniem z punktu widzenia szkoły średniej. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym, jeszcze raz czytam, krawędź boczna, czyli wiemy, że jak jest prawidłowy, to krawędź boczna pokrywa się z wysokością, jest 4 razy dłuższa od krawędzi podstawy. Czyli przy naszych oznaczeniach ta krawędź jest 4 razy dłuższa od tej, czyli to będzie 4a. Takie rzeczy trzeba wywnioskować z treści. Mamy policzyć sinus pewnego kąta alfa.
mam policzyć nie kąt alfa, tylko sinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy. Czyli sinus kąta alfa do policzenia. Mało danych, ale zobaczysz, da się to zrobić. Po pierwsze, musimy na naszym rysunku znowu, po raz kolejny, zaznaczyć kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej. Znowu wybieram tą z przodu, czyli po raz kolejny robimy zadanie z tym samym kątem. Jest to kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej, czyli ta jest przekątna D, do płaszczyzny podstawy. Tylko ja tutaj nie napiszę Ci, że to jest 30 stopni, czy że to jest 45 stopni. Ja nie wiem, ile tam jest stopni. Napiszę Ci alfa. Tu zaznaczę kąt prosty i oczywiście analizujemy tenże trójkąt. No i teraz, żeby to zadanie zrobić, prawda, żeby liczyć tego sinusa, musimy sięgnąć do trygonometrii. No nie ma opcji. Bez trygonometrii tego się zrobić nie da. Przypomnijmy sobie, co to był sinus alfa w trójkącie prostokątnym, oczywiście sinus kąta ostrego alfa. Patrzmy na ten rysunek. Tu mam A, tu mam H, a tu mam D. I sinus to był stosunek tego boku, przypominam, który leży naprzeciwko kąta alfa, naprzeciwko jest H, do najdłuższego boku, czyli do przeciwprostokątnej, czyli do D. No i tak się składa, że tak, o ile pod H wiem, co podstawić 4A, mogę to zaznaczyć na moim rysunku, że to się równa 4A, to moje H, to pod D nie wiem, co podstawić. Dlatego, pamiętaj, dlatego w takich sytuacjach nie ma nic lepszego niż twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa, które możesz stosować zawsze dla trójkąta prostokątnego. Najpierw je zapiszmy, czyli tak, A do kwadratu dodać. Druga tutaj przyprostokątna, czyli H do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. No i tak, A kwadrat, no to A kwadrat, nie wiem ile jest, zamiast H podstawię 4A i to ładnie w nawiasie do kwadratu. I to się równa D kwadrat, nic nie podstawię. Popatrz, ważną rzeczą jest, żeby to 4A napisać w nawiasie, bo jeżeli tego nie napiszesz w nawiasie, to ty mi to źle dodasz. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby te nawiasy stawiać tam, gdzie są potrzebne. Niektórzy nawet stawiają za dużo nawiasów, ale lepiej za dużo nawiasów niż za mało. I teraz 4 do kwadratu to 16, a A do kwadratu, no to po prostu A do kwadratu. I to się równa D do kwadratu. Teraz, tu stoi jakby 1A kwadrat plus 16A kwadrat. To jest 17A kwadrat. I to się równa D kwadrat. Żeby było może wygodniej, ja zamienię tutaj, czyli D kwadrat to się równa 17A kwadrat, tak zapiszę. I teraz pierwiastkujemy, no bo chcemy D wyliczyć. No i tak, tak się składa, że 17 absolutnie nie spierwiastkujemy, nie umiemy, więc piszemy pierwiastek z 17. A pierwiastek z A kwadrat się da zrobić, bo A kwadrat da się spierwiastkować i wychodzi A. I dostajemy taki wynik, że D to jest pierwiastek z 17A. Co nam to daje? Daje nam to to, że teraz to możemy podstawić, to możemy odpowiednio podstawić i możemy rozpisać naszego sinusa. Czyli sinus tego kąta alfa, który widzisz na rysunku, to będzie w miejsce H 4A, a w miejsce D pierwiastek z 17A. Ze względu na to, w zasadzie nic nie było podane w zadaniu, to znaczy nic, jeżeli chodzi o konkretnie ileś tam centymetrów, prawda? Nic nie było podane, ale nie było takiej potrzeby, bo sinus jest to stosunek i pewne literki tutaj, które występują, nam się skrócą. A skróci się z A. I dostaniemy 4 nad pierwiastek z 17. Takiego wyniku proszę nie zostawiaj, pamiętaj o usuwaniu niewymierności, czyli mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 17. Zatem sinus alfa to się równa. To mnożymy z tym, to mnożymy z tym. Czyli 4 pierwiastki z 17, zaznaczę Ci to z tym, to z tym. A pierwiastek z 17 razy pierwiastek 17 to jest po prostu 17. I to jest koniec. Wyznaczyliśmy sobie sinus kąta alfa, który w tym wypadku jest równy 4 pierwiastki z 17 nad 17. Zadanie numer 4. Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 8. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa. Czyli zadanie czwarte. Wypiszmy, co mamy dane. Po pierwsze,
Krawędź podstawy, którą oznaczam standardowo zawsze literką A, jak jest tylko taka możliwość, jest równa 8, tutaj bez jednostek. Przekąt nagrania stosupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Ja zaznaczę, alfa równa się 60 stopni, za chwileczkę zaznaczymy to na rysunku. I mamy policzyć pole powierzchni bocznej naszego grania stosupa. Pole powierzchni bocznej. Za pomocą takich danych. Popatrz, teraz będziemy w tym grania stosupie zaznaczać przekątną grania stosupa, nie ścianki bocznej, przekątną całego grania stosupa, która jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. To jest ten drugi kąt, który omawiałam na samym wstępie lekcji. Przekątna grania stosupa. Ja osobiście lubię tą zaznaczać, czyli od tego wierzchołka w dolnej podstawie do przeciwległego w górnej. I ja ją rzutuję na podstawę, dzięki czemu powstanie mi taki trójkącik. To już też rysowałam na samym wstępie lekcji, ale może go jeszcze raz zaznaczę, tutaj będzie lepiej widać. To jest oczywiście, przypominam, trójkąt prostokątny, jeżeli jesteśmy oczywiście w grania stosupie prostym, prawidłowy jest prosty, więc tutaj wszystko nam pasuje. I ten kąt nachylenia podany jest wynosi 60 stopni. To jest jakaś moja przekątna, duże D niech będzie, ten kąt nachylenia 60 stopni. No to od razu co myślimy? Tu 60 stopni, tu 90, no to u góry 30 stopni. I mam do czynienia z takim trójkątem, który tutaj zaznaczyłam. I teraz, to jest trójkąt, który jest szczególnie przeze mnie ulubiony, bo jest to kąt 30, 60, 90 stopni. I w tym trójkącie zachodzą pewne zależności. Otóż, naprzeciwko 30 stopni, czyli tutaj na dole, jest x. Przypominam, bo to już omawiałam we wcześniejszych zadaniach. Naprzeciwko kąta prostego jest 2x, czyli tutaj. I naprzeciwko 60 stopni jest x pierwiastek z 3. Ja to zaznaczam za pomocą x-ów zawsze, bo x-y są neutralne. Dobrze, czy teraz tutaj widać jakieś równanko nam się ułożyło? Na razie jeszcze nie, prawda? Ale zaznaczmy rysunku, co mamy dane na rysunku. A równe 8, czyli tu jest 8 i tu jest 8. Czyli ten x pasowałoby nam policzyć z takiego wzoru. W podstawie jest kwadrat. Pamiętamy, że nasze x jest równe przekątnej kwadratu, a wzór na przekątną kwadratu to a pierwiastek z 2. Potraktuj to jako wzór, przypomnienie, bo o przekątnej w kwadracie to uczyłeś się już w szkole podstawowej, prawda? Czyli przekątna w kwadracie, a skoro prawidłowy grania stosup czworokątny, no to w podstawie jest kwadrat, czyli jego przekątna to a pierwiastek z 2. Zatem x będzie się równał w miejsce, a podstawiam 8 pierwiastków z 2. Co mi to daje? Daje mi to super sprawę, bo teraz jak już mam x-a, to mogę h policzyć, czyli moje h to się równa x pierwiastków z 3, jak widzisz, ja to z rysunku przepisałam, prawda? Z tych własności trójkąta 30, 60, 90. A to się równa, w miejsce x-a podstawiam 8 pierwiastków z 2 i mam tutaj razy pierwiastek z 3, czyli to się równa 8 pierwiastków z 6. Jednostek nie było, to jest wysokość. No to myślę, że teraz już możemy przejść do pola powierzchni bocznej. Otóż, pole powierzchni bocznej. Albo używamy tego wzoru z obwodem w podstawie, albo zastanawiamy się, ile jest ścianek bocznych. Skoro jest to grania stosup prawidłowy, to wszystkie ścianki boczne są identyczne, prawda? W związku z tym te ścianki boczne wszystkie będą takie same. Widzisz, ścianka z przodu, ścianka z tyłu, ścianka z tego boku i ścianka z tego boku. Jest ich 4 sztuki, czyli 4 razy pole prostokąta. A pole prostokąta to jest A razy H. A razy H. No i podstawiamy, czyli pole boczne to się równa 4 razy A, czyli 8 razy H, czyli 8 pierwiastków z 6. Czyli pole boczne to się będzie równało. Możemy to od razu pomnożyć, możemy sobie to rozdzielić. 4 razy 8 razy 8, 64 pierwiastków z 6. Oczywiście przy użyciu kalkulatora wychodzi nam to 100-krotnie szybciej. 4 razy 60 mamy 240 i 4 razy 4 mamy 16, czyli będzie 256 pierwiastków z 6. Nie było jednostek, dlatego to już jest odpowiedź ostateczna. Czyli pole powierzchni bocznej tejże bryły to wynosi ono 256 pierwiastków z 6.
Zadanie numer 5. Krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa, takim, że sinus alfa to pierwiastek z 3/3. Oblicz objętość tej bryły. Czyli zadanie 5. Mamy przygotowany tutaj rysunek, oczywiście graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, zrzutowany na płaszczyznę dwuwymiarową. I teraz wiemy, że krawędź boczna wynosi 4. Naszą krawędzią boczną jest wysokość. Tak się dzieje w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym, tak jak widzimy na rysunku. Dalej, przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa. Kąta nie znamy, ale wiemy, że sinus tego kąta alfa to jest pierwiastek z 3/3. Zaraz ten kąt zaznaczymy i mamy policzyć objętość tej właśnie bryły. Czyli w tym zadaniu bardzo ważne jest wykonanie odpowiedniego rysunku. Czyli zaznaczenie, że przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy. Zatem ja tą przekątną muszę poprowadzić. Znowu prowadzę tą, która mi pasuje. Jest to ta przekątna graniastosłupa. Nazwę ją literką D i ona jest nachylona do płaszczyzny podstawy, czyli ja ją znowu muszę zrzutować i wiemy już, bo robimy kolejne zadanie tego typu, że chodzi nam o ten trójkąt, prawda? Chodzi nam o ten trójkąt, jest to trójkąt prostokątny. Jest to trójkąt prostokątny i wiemy, że ta przekątna jest nachylona do płaszczyzny podstawy. Właśnie tu jest ten kąt i analizujemy sobie ten trójkąt. Otóż, jeżeli byłby to podany kąt 30 stopni, czy 60, czy 45, moglibyśmy sobie skorzystać z własności pewnego trójkąta. Natomiast jeżeli masz podanego sinusa, musisz skorzystać z sinusa, czyli z definicji sinusa kąta ostrego alfa w trójkącie prostokątnym. Czyli sinus naszego kąta alfa, który widzimy na rysunku, to jest, przypominam, stosunek czego? Stosunek tego boku, który leży naprzeciwko, czyli u nas H, do przeciwprostokątnej, czyli do naszego D w tym wypadku. No to skoro tak, no to podstawmy. Za sinusa pierwiastek z 3/3. To się równa. Za H możemy podstawić 4/D. Popatrz, jak pięknie wyszło. Możemy to pomnożyć na krzyż teraz. Czyli pierwiastek z 3D równa się 3 razy 4, czyli 12. Przypominam, to mnożymy z tym, to mnożymy z tym. I teraz muszę podzielić przez pierwiastek z 3, bo muszę wyliczyć D. Ktoś powie, po co mi D do objętości? No będzie nam potrzebne D, żeby przejść na A, no bo nam A jest niezbędne do objętości. Na razie zapiszmy 12 podzielone przez pierwiastki z 3. I teraz usuwamy niewymierność, mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z 3 i mamy. To z tym mnożymy i to z tym, czyli 12 pierwiastków z 3 nad pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest po prostu 3. Skrócimy przez 3 i otrzymujemy, że nasze D to są 4 pierwiastki z 3. Możemy zaznaczyć na rysunku sobie, że tu nam wyszło 4 pierwiastki z 3. Tu było podane 4. Natomiast, tak jak powiedziałam, musimy A wyliczyć, ale do A musimy najpierw ten kawałeczek policzyć. A ten kawałek, jak pamiętasz, jest to D. D, czyli przekątna w podstawie. Na D był pewien wzór. To jest przekątna w kwadracie, która dana jest wzorem A pierwiastek z 2. No i teraz co zrobić? No zastosować twierdzenie Pitagorasa. Najszybciej, prawda? Czyli ja najpierw napiszę to twierdzenie Pitagorasa, czyli D do kwadratu dodać H do kwadratu równa się duże D do kwadratu. I podstawiam. Za małe D podstawiam A pierwiastek z 2. Do kwadratu dodać. Za H podstawiamy 4 do kwadratu równać. Duże D wyliczyliśmy, to są 4 pierwiastki z 3 i to do kwadratu. No to liczymy. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, a A do kwadratu to A kwadrat. Pamiętaj, najpierw musi być liczba, dlatego ja najpierw podniosłam pierwiastek z 2 do kwadratu. Napisałam 2, a później literka do kwadratu to jest A kwadrat. Dodać 4 do kwadratu to 16. To się równa. Teraz tutaj. 4 do kwadratu to mamy 16,
Ale tu jest w domyśle mnożenie, więc piszę razy. Pierwiastek z trzech do kwadratu to 3. Oczywiście na pewno są pośród Was osoby, które zrobią sobie to w głowie. 4 do kwadratu 16 i pierwiastek z trzech do kwadratu to 3, czyli 16 razy 3 to jest 48. Ale można tak rozpisać, żeby było lepiej widać. No to teraz rozwiązujemy tak jak zwykłe równanie, czyli to przerzucam na tą stronę, czyli 48 będzie odjąć 16, czyli 2a kwadrat, to się równa. 48 odjąć 16, to mamy tutaj 32, podzielimy przez 2 i dostajemy, że a do kwadratu to się równa 16. No można to spierwiastkować, dzięki czemu napiszemy, że a jest równe 4. No i teraz, jak już mamy A, mamy H, możemy przejść do objętości. Wzór na objętość, przypominam, pole podstawy razy wysokość. Zatem objętość to się równa pole podstawy. W podstawie jest kwadrat, pamiętamy o tym, czyli wzór na pole kwadratu to jest A kwadrat i razy wysokość, czyli A do kwadratu, czyli 4 do kwadratu razy H, a H było podane po prostu 4 w zadaniu. Czyli V to się równa 4 do kwadratu to jest 16 razy 4, czyli V to się równa 64. Nie było podanych jednostek, dlatego tak zostawiamy. Objętość tejże bryły wynosi po prostu 64. Jeżeli chcesz, możesz dopisać jednostki sześcienne. Na tą lekcję przygotowałam 5 zadań i to właśnie ostatnie było zadanie. Na tej lekcji chciałam Cię nauczyć najważniejszych rzeczy, czyli najważniejszych kątów w graniastosłupach. Podsumowując, zwróciłam uwagę na dwa kąty, które są najważniejsze. Kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, jak również drugi kąt, który bardzo często występuje, kąt nachylenia przekątnej całego graniastosłupa do płaszczyzny podstawy. To nie znaczy, że nie ma innych kątów, ale te są najczęściej występujące. Chociażby mogłabym Ci powiedzieć, podać tutaj na tym przykładzie, na szybko inny kąt. Mógłby być w zadaniu kąt, jaki tworzy przekąt nagrania stosłupa z krawędzią boczną. I mogłabym powiedzieć, że to jest ten kąt tutaj, na przykład beta. Prawda? Czyli są inne kąty, ale najczęściej występujące w zadaniach kąty to są te dwa, które tutaj wspomniałam i rozwiązywałam z nimi zadania. Także nie bój się tych kątów, one występują, te kąty, różnego rodzaju kąty występują, natomiast najczęściej te, które omawialiśmy na tejże lekcji. Mam nadzieję, że lekcja była ciekawa, przypomnieliśmy sobie różne rzeczy i własności trójkąta 30, 60, 90 stopni, czy też wzór na przekątną w kwadracie, czy też przypomnieliśmy sobie troszkę funkcje trygonometryczne, wszystko. I widzisz, jak bardzo ważne do stereometrii jest planimetria. W zasadzie podstawy geometrii są bardzo ważne, żeby móc rozwiązywać zadania z brył, musisz być w miarę zorientowany z planimetrii. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.